klip jest o śląskiej tożsamości. O tym chcieliśmy pokazać taki trochę mały podręcznik do edukacji regionalnej z tych wymazanych kart historii. Trochę jest o tragedii górnośląskiej, trochę jest o szukaniu tej śląskiej tożsamości, trochę jest o śląskim języku, bo jest właśnie wykorzystany fragment mojego wystąpienia z Parlamentu Europejskiego, więc chciałem kiedyś być muzykiem rockowym, a okazało się, że zostałem raperem finalnie. I ten klip jest właśnie o szukaniu tej tożsamości i o śląskiej drodze do tego odgadywania, co to jest śląskość i co to jest śląska tożsamość. I stoja tukej, chociaż we Warszawie godają, że Ślązoków i Ślązoczek nie ma. Skąd tak było? No to jest taki manifest tego, co się działo w środku i jakby przekazanie tych uczuć, które mi towarzyszą, będąc Ślązakiem i żyjąc tutaj w Polsce, chciałbym jakby powiedzieć to, co czuję w środku i jak się jakby przekazać ludziom, jak moje serce bije tak na serio. My się tej śląskości durś ucymy, durś naucomy i to jest fajne, że do tych wszystkich, którzy padają, że nasza śląskość umiera, że jest nas coraz mniej, to ja wam powiem, roztomajcie, możemy to duplikować, rozkładać na płaszczyzny profesjonalne, ale powiem, że ta śląskość jest mocno. Moim zdaniem jest mocno, bo widać ją przenośnie w buchach. Może nie jest tak widoczno, jakby to powiedzieć, na każdym placu, kiedyś w otwar, żeś widział wszędzie bajtli, którzy godają. Pełno ludzi, którzy godali, ale oni tak rechtownie godali, mieli ta śląskość, ale nie byli wyedukowani. My są coraz bardziej wyedukowani i coraz bardziej świadomi tej śląskości. Yeah. Could you please repeat like... Bani da, bani da, wygnać uniosę w ziemię. Bani da, bani...